Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Chciałam powiedzieć, że zaczynamy balotować nasze łąki, ale już była pierwsza awaria, więc już wyszliśmy z ciągnika. Dobra, możemy jechać? Możemy jechać. Już się zaczęło od... awarii, ale... Czekajcie. Od awarii może nie, za dużo powiedziane. To jest po prostu normalność w tej presie? Tak, to jest normalność. Jak tam siatkę czasami trzeba poprawiać. Także jedziemy wraz z moim mężem na drugi pokos naszych łąk. O, jak to zabrzmiało. W końcu mogę to powiedzieć na filmie, że z moim mężem oficjalnie. Poważnie. Tak, także mamy tutaj nasze łączki i jedziemy drugi pokos, nie? Z ukochaną balociarą, także ukochane zajęcie Kamila. Ale jak widzieliście ostatnio, rzepak już mamy skoszony, więc troszkę przerwa od żniw. Lecimy z łąkami. W tym tygodniu jeszcze będziemy się przygotowywać do tego, że będzie płot na gospodarstwie, tego też musimy trochę posprzątać. Bo miejmy nadzieję, że będzie ten płot, bo różnie jak bywa. Miejmy nadzieję, że postawią w tym roku w końcu. I ogrodzimy całe gospodarstwo. Pokażemy na pewno filmik z tego. I co? I chyba tyle w tym czasie. Może jeszcze pszenicę będziemy kosić pod koniec, zależy jak. Zależy jak pogoda, będzie musiała się przyjechać, zobaczyć jak ona wygląda pod oka generalnie. Dawno tam nie byłem, ale mamy taki deszczowy czas, że praktycznie codziennie, może nie codziennie, ale co drugi dzień ileś tam litrów spadnie. No ile pada? 5 minut. No ale to czasami przejdzie tak, że napada trochę. Jeżeli to w niedzielę, to tam spadło 20 litrów chyba. Taka ulewa przeszła na bywanie drogi, to było ile? Pół godziny może, a napadało. Całe szczęście grady nie było. Bo gdzieś tam inny okolicy. Ale to niedaleko nawet wpadało, nie? No niedaleko popadało. I bardzo, bardzo grad gdzieś tam wszystko rozwalił, ale u nas jest spokojnie. Póki co spokojnie. Za to kukurydza, burak. Na rekord. Miejmy nadzieję. Długo będzie nastawianie się na rekordy. No. Ale kamień się nastawia, ale kukurydza. Na buraka może nie, bo ma wczesną odstawę. Ale czy ostatnio nie było, że na buraka? No to też, może rekordy będzie w naszym gospodarstwie, a nie rekordy tylko polskie, albo ile, bo my mamy na wczesną odstawę jednak. Chociaż nie, 17 rok był też. 17 rok był. Ale pokażę wam tę kukurydzę, bo w sumie mamy ją tutaj, zaraz tutaj obok, także na pewno wyjdę się potem przejść i wam ją pokażę, bo rzeczywiście ładnie wygląda. No, bardzo ładnie. Miejmy nadzieję, bo ona teraz fajnie jest ten okres, gdzie zawsze tej wody brakowało w tym czasie, gdy ona puszcza wiechę, a teraz puszcza wiechę i tego opadu jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Dla zbóż to nie jest dobre, bo zboża są do koszenia i się robią czarne już. Jak ktoś gdzieś tam zaoszczędzi na ochronie, no to już są niestety te zboża czarne. Muszę spojrzeć tam, czy gdzieś się nie dopyta. To te zboża są czarne, ale za to burak, który zarośnie. A powiem wam ogólnie, że ja tutaj przyszłam z Kamilem siedzieć, ponieważ właśnie mówiliśmy wam ostatnio, ja tu wam będę takie plotki mówić, jak Kamil się skupia na presie. Jak mówiliśmy, że wzięliśmy ślub, no to wzięliśmy na razie ślub cywilny. A czeka nas właśnie planowanie imprezy za 2 lata, w 2026 roku. Także przyszłam do Kamila właśnie i zaraz będę mógł puszczać filmy i muzykę, bo jesteśmy właśnie na etapie wiecie, wybierania wszystkich podwykonawców, także fotografów, kamerzystów i tak dalej. Fajny czas. Tak, w zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na salę, także to wielkie planowanie imprezy, wszystko jest przed nami. Także taki fajny czas, dużo się dzieje takich rzeczy, ale fajnie. Troszkę nam się to nakłada, bo wiecie jak drogie jest wesele i myślę, że budowa domu tak samo, także trochę nie chcemy łapać dwóch srok za ogon, czy jak to tam się mówi, więc troszkę na pewno przystopujemy. Z czym? Z budową raczej, nie? No tak trzeba zrobić. Chcemy zrobić okna i potem zobaczymy, bo... Wtedy trzeba ślub. Bo wtedy trzeba planować wielkie wesele. Także to wszystko przed nami.
znajomymi, mówię, taki fajny czas. No i co, tak sobie planujemy powolutku wszystko i nasze gniazdko i wielką imprezę, także mamy nadzieję, że wtedy sprawimy jakiś filmik tutaj z wesela. Się będziemy pojawi. Nagrywać jeszcze, to może coś na pamiątkę? No, za 2 lata to nigdy nie wiadomo. Także dzieje się u nas. No ale mówię, taki fajny czas, także same fajne rzeczy. A i stąd ta kukurydza się wydaje wyższa niż niż te baloty jak stoją. Tak. Ładnie to wygląda. No, może być czas miejsca. No tu mamy całą taką tą działeczkę, tą łąkę z tyłu, tu za naszą kukurydzą, a tam za naszym gospodarstwem. No i w tym roku będzie tam zasiana też łączka. A no tak, za naszym domem, tak. Cały taki kawał? No tam 0,7 hektara będzie gdzieś około wyliczyłem. Bo druga część działki, 2 hektary będzie pod buraki, żeby na jednej działce 2, tutaj 2. Było razem 4, a tutaj pójdzie łąka, będzie dojazd przynajmniej do tej łączki, bo na razie tu mamy taką zrobioną sobie drogę. No, zrobioną sobie drogę, a tak będzie przynajmniej z łąki do łąki dojazd. Dobra, ja pójdę się przejść. Idę się przejść na tą kukurydzę, bo z Kamilem to tutaj nie pogadamy, bo on musi się bardzo skupiać, bo jest bardzo się boi. Ostrożnie, jadę po bardzo się boi o tą swoją prasę. Ale powiem wam, chciałam wam pokazać, dla was to może nie ciekawe, ale dla mnie było. Bo pytałam Kamila, co tutaj rośnie, bo takie listka, powiem wam, nie widziałam tak, jak Kamil mówi, że to jest soja. Jakby ktoś nie widział, to tak wygląda soja. Ja nie wiedziałam, ale fajnie wygląda. Nie nasza, naszego sąsiada. Tylko oglądamy. Fajnie, całkiem inaczej. Nie widziałam jeszcze w sumie tutaj nikt w okolicy chyba za bardzo nie ma. Przy tej prasie to trzeba mieć tempo. Widzicie, że Kamil i tak jeszcze jedzie wolno, jeszcze obserwuje. Ta prasa to jedna wielka awaria, dlatego a tutaj mamy tą naszą kukurydzę. No czekajcie, wstanę. No ja mam 1,74 m, także ona z 1,80 m, nawet trochę więcej może spokojnie mieć. Tak, nagrałam, to właśnie było widoczne, że wysypuje ci, wylatuje z tyłu. Tak, tędy leciało? Nie, tu dołem wylatywało. Chcesz zobaczyć na filmiku, jak wylatywało? Nie, jak to na to. Nagrałam tą tragedię. No, ale tutaj dołem wyleciało. Także widzicie. Nerwóweczka zaraz będzie. Dobrze, że dzisiaj nie mamy dużo do koszenia, tylko na spokojnie. Dobra, mamy ogarniętą już prasę, już udało nam się zrobić kilka kulek. Nie mamy co, się, co z nią jest, powiedz? Ciśnienie, coś tam, klapę po prostu sobie raz po raz domykam, żeby się nie otwierała i wtedy idzie. No, nie mamy dużo, ile tam mamy, więc około 2 hektarów do balotowania. Później w międzyczasie jeszcze będzie lucerna, ale to już pewnie po żniwach pszenicy. Będą tu wszystkie kawałki, ta stara lucerna, dodatkowo lucerna, która była zasiana z osem. Możecie sobie zobaczyć, jak wyglądała ta lucerna z osem na poprzednim filmie, jednym z których tam nagrałem. A tutaj sobie spokojnie będziemy robić do wieczora. Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj owinąć jeszcze. Jak się udało, to dzisiaj owiniemy jeszcze, a jak nie, no to będziemy jutro owijać. Dobra, chciałam was ponagrywać więcej, ale nie wszystko jak zawsze gryzie, także pójdę się pieszo przejść i podleć nasz. Pokażę wam jeszcze właśnie nasze papryczki i pomidory, co mamy.
bo mnie wszystko tu zagryzie zaraz. Jeśli chodzi o nasze papryczki, to tak to na razie wygląda. Tu jest taka jedna, tą gdzieś też jest jedna, a tutaj są, jak widzicie, papryczki. O, chili. Także powolutku sobie rosną. Nie wiem, czy teraz powinny być większe, czy nie, ale u nas wygląda to tak. Są pod szklarenką, zrobioną przez Kamila taką mini szklarenką, także sobie będą dochodzić. Także ja lecę wszystko tutaj podlać. Kamil jest, o, tam z tyłu za tą, za kukurydzą. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Może już w filmie ze żniw.